Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj już zakończymy te całe trzy tygodniowe rekolekcje, <noise> w sensie takim, rekolekcje, co to znaczy być prawdziwym naśladowcą Chrystusa, co to znaczy być prawdziwym uczniem Chrystusa. Oczywiście wspomniałem, pierwsze to było naśladowaniu, pierwszy filmik, drugie to było oddanie się całkowicie, czyli Jezus jest w centrum. Ja nie mogę go ruszyć. Jeżeli, jeżeli muszę coś przemienić w swoim życiu, żeby Jezus był w centrum, to ja muszę to przemienić. Jeżeli muszę przeorganizować mój plan dnia na ten weekend, żeby być w niedzielę w kościele, to muszę to zmienić. Jeżeli tego nie robię, to Jezus nie jest w centrum mojego życia. On jest tylko częścią mojego życia tak jak zakupy, nie wiem, podróżowanie, spotykanie się z znajomymi i pójście do kościoła, kiedy mnie się podoba. Więc całkowite oddanie się Jezusowi i trzecia rzecz. Jezus zamieszkuje w naszym sercu. Kiedy spełnione są te poprzednie warunki, kiedy człowiek ma to pragnienie w sercu, żeby oddać się całkowicie Jezusowi i mówi mu to: Jezu, ja chcę Ciebie naśladować. Ja nie będę Tobą, ja nie będę świętym Franciszkiem, ja nie będę świętym Dominikiem, ja nie będę świętą Faustyną, ale mam szansę na bycie moim własnym świętym. I muszę Ciebie naśladować, żeby do tego dojść. Daj mi, Jezu, tę łaskę. Pokaż mi drogę, co mam zmienić. Nie będę idealny, będę grzesznikiem, będę chodził do spowiedzi, ale pokaż mi, co mam zmienić i to zmienię. Druga rzecz, całkowite oddanie się. Jezu, co Ci się nie podoba w moim życiu? Co Ci się nie podoba? Pokaż mi, nie mogę, może teraz, ale powoli to zmienię. Powoli się to stanie. Wszystkie, wszystkie przykazania Boże muszą być szanowane. Ja nie mówię, że one muszą być idealnie utrzymywane, ale szanowane. Czyli że ja nie mogę powiedzieć, że a to, to, to. Wszyscy to robią. No, no, Bóg powiedział, niech sobie robią inni, ale Wy, moi uczniowie, macie tego nie robić, bo mnie to obraża, mnie to boli. Mój syn na krzyżu umiera za Was. Szanowanie w ogóle Jezusa Chrystusa, uznawanie Jego słów nie jako słowa ludzkie, ale jako słowa boskie, to jest w ogóle przejście już na inny poziom egzystencji. I trzeci właśnie ten stopień, kiedy Jezus mówi: Jeśli mnie kochasz, szanuj moje przykazania, szanuj moje przykazania. I wtedy przyjdę do Ciebie i mój Ojciec i ja zamieszkamy w Tobie. To jest właśnie nagroda, to jest ten trzeci stopień jakby stawania się prawdziwym uczniem Jezusa. To jest nagroda, kiedy wypełniam pragnienia naśladowania Chrystusa, kiedy wypełniam Jezusa żądanie, żeby On był pierwszy, czyli jeżeli On mówi, że coś jest prawem Bożym, a ja mówię, no ale w XXI wieku to mnie się tam... Nikt tego nie robi, każdy mówi, że jest inaczej, ale Bóg mówi, że tak jest. Bo dla niego nie interesuje, czy to jest XXI wiek, czy to jest XVIII wiek, czy to jest XV wiek, czy XI wiek. Prawo Boże jest niezmienne. I Bóg ma prawo żądać rzeczy, które mogą się dla innych wydawać niemożliwe. Na przykład antykoncepcja, czy naturalne planowanie rodziny. Ludzie inni powiedzą, to jest niemożliwe. Dla ludzi niemożliwe, dla Boga możliwe. I, i nie powie, o to jest wariactwo, co ten kościół wymyśla. Dla innych może być wariactwo, ale jeżeli Bóg mówi, że to jest możliwe, to jest możliwe, bo On jest Bogiem, drogą, prawdą i życiem. On nie jest kimś tam, On obiecuje życie wieczne za to. On może, On jest tym, który podnosi ludzi ze, 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 ze śmierci i mówi, że jeżeli mam te pragnienia, jeżeli On jest w centrum mojego życia. To on do mnie przyjdzie. Co to znaczy? To jest mistyczne doświadczenie, to jest to, o czym mówią mistycy, co nam się czasem wydaje nie do pomyślenia: nie, 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 to jest nie do zrobienia, nie do zaakceptowania, to jest dla innych, nie dla mnie. Nie. Przyjdę do ciebie i mój ojciec i ja Cię uwielbimy i zamieszkamy w Tobie. To jest tak zwane indwelling, zamieszkanie Trójcy Świętej w sercu. I kiedy człowiek doświadczy tego. To jest zupełnie innym człowiekiem. Wtedy następuje transformacja od środka, a nie z zewnątrz. Co tam z zewnątrz? Nic. Mało to znaczy, ktoś się ubiera ładnie do kościoła, to nie znaczy, że on jest moralny w ciągu tygodnia. Że ja mam te, te, mogę nałożyć ładny ornat, ładne ciuszki i tak dalej. Co to znaczy? Nic nie znaczy. Poza zamkniętymi drzwiami to, co się dzieje tutaj, kiedy nikogo nie ma, to wtedy znaczy, czy człowiek jest pobożny, czy jest święty, czy nie. Na zewnątrz nic, ale od wewnątrz przemiana, kiedy Jezus czuje się tak komfortowo w sercu, ponieważ ono chce go naśladować i ponieważ uczyniło go centrum swojej egzystencji, odrzuca grzech, walczy z nim, walczy o dobre imię Jezusa Chrystusa. I tutaj Jezus przychodzi, rozgości się ze swoim Ojcem, z Duchem Świętym, i tutaj następuje przemiana w Duchu Świętym. Tutaj następuje odnowienie od środka. I wtedy można, wtedy można dokonywać tych wyborów, z która jest moja duchowość, czy ja rzeczywiście potrzebuję tego, tamtego, czy te różańce, czy te litanie, czy te Eucharystie, czy te pielgrzymki, czy te łodnowy, czy te uzdrowienia, czy to w ogóle coś zmieniło, czy to zmienia, czy to powoduje, że ja staję się prawdziwym świadkiem Jezusa Chrystusa. Jak do tego dokonać? Oczywiście Eucharystia i spowiedź, podstawa. Eucharystia i spowiedź. Eucharystia i spowiedź. Wszędzie, gdzie Maria się pojawia, Wszędzie, gdzie Maria się pojawia i wzywa swoich pielgrzymów, ludzie idą, co jest? Spowiedź, Eucharystia. Do spowiedzi regularnie, do Eucharystii, do mszy świętej, zawsze z czystym sercem, przygotowanym i modlitwa codzienna. Ameryki nie odkryłem. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Polecam się modlitwie. Obiecuję modlitwie tutaj, w tej kaplicy. Jakie intencje? Jeżeli macie jakieś szczególne, można wysłać na mój e-mail, który jest tam podany na moim koncie YouTube'owym można na ten e-mail wysyłać jakieś szczególne intencje. W poniedziałki zazwyczaj mam mszę świętą wolną, otwartą, mogę odprawiać także szczęść Boże.